Trochę psychicznie było trzeba odpocząć, jak w każdej przerwie, i też trochę popracować, bo nie ma leżenia w domu przez święta i idziemy do roboty. Piłka do ręki, skrajni! 3 grudnia nowego 2013 roku na hali w Wilkowicach 21 zawodników TS Podbeskidzie trenowało po krótkim zimowym urlopie. Tak, dalo się odpocząć. Mogło to być aj dłużej, no ale co, już sme się wracili do zajęcia, jedziemy twardo pracować. No. Wiadomo, no, krótki urlop, także nie było zbytnio dużo czasu na to, żeby po prostu tam wiele wypocząć, ale wiadomo, ja osobiście mogę powiedzieć, że jestem gotowy do walki o to utrzymanie. Wiadomo, głód piłki już jest, także myślę, że teraz solidna praca. Zawsze jest tak u piłkarza i myślę u każdego zawodnika, który trenuje jakąś dyscyplinę sportu, że po jakimś okresie rozstania z tą piłką no jest głód wielki piłki i gry. Tak, po takich kontuzjach, po długiej przerwie zawsze wraca taki power, taka nadzieja na osiągnięcie czegoś fajnego i mam nadzieję, że to będzie kontynuowane, ta seria powrotów po mojej kontuzji, to będzie zawsze wieńczona sukcesami. Ale tak jak powiedziałem, nikt nam zadania nie ułatwia. Na razie zostajemy z tym sami. Pierwszy trening był jednocześnie pierwszym treningiem bez pierwszego trenera, z którym zarząd TS Podbeskidzie postanowił rozwiązać umowę. Marcin Zasal był na hali, siedział na ławce, a trening prowadzili Wojciech Jarosz i Andrzej Wyroba. To był trening typowo wprowadzający, bo jutro mają chłopcy badania, więc obciążenie nie mogło być duże, dlatego zabawa z piłką, technika, typowe wprowadzenie. Bo chłopcy już mieli rozpisane programy indywidualne, więc oni nie zaczynają od zera, ale do tego wysiłku trzeba organizm stopniowo przygotować. No na pewno odpoczynek każdemu się przyda, jak wchodzimy w sezon. No, na dzisiejszym treningu widać było, że bardzo spokojnie. Jutro czekają nas testy, będziemy mieli obraz tego, co zrobiliśmy w okresie czasu wolnego i na spokojnie, zaczynamy. No jest tego optymizmu więcej niż było po zakończonej rundzie, ale na pewno no my musimy sami sobie udowadniać pewne rzeczy i jeżeli chcemy coś osiągnąć, to każdy sobie sam musi coś udowodnić. No myślę, że nie ma zawodnika, który nie wierzy w to, że się da utrzymać. A wszyscy na pewno będą walczyć do końca po to, żeby Ekstraklasę w Bielsku utrzymać. My nie odbieramy tego, że to jest, że rezygnujemy, tak, z Ekstraklasy. Mamy pół rundy na to, żeby udowodnić, że zasługujemy na grę w Ekstraklasie i będziemy obojętnie jakim składem będziemy grali, będziemy walczyć, bo najważniejszą, jakby wszyscy zapominają istotną rzeczą, to że my gramy dla tego miasta, dla tych ludzi, tak, związanych i oni chcą mieć Ekstraklasę i my też chcemy grać w tej Ekstraklasie, czyli musimy reprezentować każdy mecz jak najlepiej. No, do tej pory no, tak nie wychodziło nam, tak, ale mam nadzieję, że w tej rundzie będziemy zdobywać punkty i od pierwszych meczów będziemy wygrywać i to nam pozwoli, żeby mieć jak najdłużej nadzieję, żebyśmy się utrzymali. Tak myślę, że po prostu, że zaczniemy dobrze ten sezon i później przyjdzie jeszcze ta większa wiara w utrzymanie. A to już skrupulatne liczenie piłek po treningu. No, 7. Teraz wycinamy 7-9 jest? 8-0. Czekaj. 8-1, Bartek, 7-8 proszę. Bartek 8-1, proszę. 8-2 kolor, taki biały to nie ma.